koledzy lekarze zwrócili mi uwagę na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej numer 184/17 z 15 września 2017 roku, a dotyczącej powołania zespołu ekspertów do spraw oceny aktualnych dowodów naukowych dotyczących szczepień ochronnych oraz zaleceń ich stosowania. Uchwała jak uchwała, nie byłoby w tym nic dziwnego. Zaczyna się problem, kiedy usiłujemy znaleźć tą uchwałę. Jeżeli wchodzimy na stronę internetową Naczelnej Izby Lekarskiej, to jest uchwała 181, 182, 183, potem jest luka i znajduje się uchwała 185, 186, 187 i tak dalej. Czyli dziwnym trafem ta uchwała zniknęła. Czyli nie możemy się w żaden sposób dowiedzieć, kto tak naprawdę podpisał się pod tą uchwałą i jaki to zespół ekspertów Naczelna Rada Lekarska powołała do oceny aktualnych skutków i zaleceń szczepień. I mamy kolejne problemy. Po pierwsze, pod rzekomą ekspertyzą podpisała się jedna osoba, jako ekspert podpisała się tylko jedna osoba, pani Iwona Stankiewicz, pełniąca obowiązki konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii. No i mamy problemy dwa. Po pierwsze, jeżeli to miała być powołana komisja, to dlaczego jest jedna osoba? Zmiana liczby pojedynczej na liczbę mnogą ma tylko jeden cel, wzrost zaufania do ekspertyzy. No ale tam jest tylko jedna osoba, czyli to jest fałszerstwo przeciwko dokumentom, paragraf ścigany z kodeksu karnego. Po drugie, pani Stankiewicz nie ma żadnych prac w dziedzinie wakcynologii, które by spełniały jakiekolwiek normy współczesnych badań. W związku z tym nie może nic podać z własnego doświadczenia, bo po prostu nie posiada takiego, przynajmniej w dostępnym piśmiennictwie. Teraz, co to znaczy współczesna medycyna? Około 25 lat temu wymyślono taki slogan, który polegał na tym, że wszystkie procedury muszą mieć naukowe dowody potwierdzające ich istnienie. Czyli muszą być publikowane w jakichś tam czasopismach. Jest to nic innego, było to nic innego jak tak zwany biały wywiad. Jeżeli taki kraj jak Polska do lat 80. włącznie posiada około 2000 tytułów naukowych w nakładzie prawie 10 milionów egzemplarzy, a po 90. roku wszystkie one zostały sprzedane albo zlikwidowane, no to w jakiś sposób polski naukowiec ma prawo drukować swoje myśli i gdzie? Ministerstwo wprowadziło prosty system nagradzania tylko tych, których prace ukazywały się w tak zwanej liście filadelfijskiej, czy jakiejś tam innej. Na czym polega problem? Otóż dawniej służby specjalne musiały zatrudniać wiele set tłumaczy, którzy przeglądali czasopisma tak zwanej Europy Wschodniej i szukali tematów, które dzięki drastycznie większych finansach mogli bardzo szybko u siebie rozpracować i opublikować i czerpać z tego zyski. Wpadli na genialny pomysł, że zamiast mieć taką ilość rozproszonych czasopism, lepiej stworzyć tak zwaną listę, na której te nasze czasopisma będą lepiej punktowane, a te krajów trzeciego świata będą gorzej punktowane, w związku z czym każdy będzie się starał publikować w tych lepiej punktowanych czasopismach, bo to będzie służyło rzekomo jego rozwojowi. Wystarczyło przestawić rządy w tych krajach na odpowiednie procedury i oczywiście wszyscy starali się publikować w czasopismach zagranicznych. No i wynik problem natury nie tylko moralnej, ale ekonomicznej. Jeżeli najpierw szkolimy za pieniądze podatnika całe tabuny lekarzy czy naukowców, a potem oni produkują się w innych czasopismach w innych krajach,
to zysk z ich wyszkolenia przejmują tamte ośrodki. Nie trzeba było organizować wielu tysięcy tłumaczy, którzy by szukali i wyciągali wnioski. Film pod tytułem Raport Pelikan podaje ten mechanizm w sposób bardzo prosty. Proszę, na YouTubie można się z tym zapoznać. Otóż wykorzystując te informacje, stworzono system, gdzie wszyscy będą najpierw musieli wysyłać swoje publikacje do określonej redakcji. Ta redakcja po zapoznaniu się z tematem albo go dalej puści, albo nie puści. Konkretnie w 1984 roku była olbrzymia katastrofa przeprowadzona w zakładach Union Carbide, czyli amerykańskich, w Bhopalu. Zginęło w pierwszej dobie prawie 16 tysięcy ludzi, a generalnie ponad 50 tysięcy ludzi. Brałem udział jako jedyny członek z Polski w komisji międzynarodowej, która badała skutki tego wypadku po 10 latach. Union Carbide był zbyt bogatą firmą, żeby jakakolwiek redakcja na świecie chciała wydrukować pracę naukową, która podawała dokładne przyczyny. Już 3 dni później chemik z Politechniki w Bhopalu opublikował taką pracę po przeprowadzeniu badań, że metyloizocyjanat jest przyczyną śmierci tych ludzi. Wystarczyło spalić wełnę i te wszystkie ubrania, żeby zapobiec dalszym zgonom. Doktor Tagliati, mogę mylić nazwisko, wysłał tą pracę do 80 czasopism na świecie. Mimo że Indie to jest Commonwealth, czyli anglojęzyczny system rynkowy, wysłał do takich prac jak Lancet, Nature, Science, New England Medical Journal. Wszystkie redakcje odpowiedziały mu, że nie przyjmą tej pracy do druku, a część napisała wprost: Union Carbide jest za silną instytucją, żebyśmy mogli produkować takie rzeczy. Już w 1991 roku naczelny redaktor British Medical Journal stwierdził, że nie można znaleźć ani jednego recenzenta, który odpowiada, niezależnego, który odpowiadałby i był zaakceptowany przez firmy farmaceutyczne. Inny redaktorów naczelnych podał, że ponad 50 prac produkowanych w tak zwanych medycznych czasopismach jest błędna, fałszywa, a może nawet więcej. Firmy farmaceutyczne dochodzą do takiego stopnia oszustwa, że tworzą specjalne magazyny medyczne, które reklamują leki, które nie istnieją, które prace, które nie były zrobione. Tak było na przykład z preparatem Vioxx, który stworzono do jego reklamy czasopismo o zasięgu międzynarodowym, które przez 7 czy 8 lat ogłupiało czy oszukiwało społeczność lekarską medyczną i doprowadziło do ponad 100 tysięcy zgonów na zawały w samych Stanach Zjednoczonych. Lek ten został dopuszczony przez oficjalne władze państwowe. Czyli dopiero 100 tysięcy śmierci niepotrzebnych spowodowało wycofanie czasopisma. W Polsce, w całej Europie zresztą, jest jeden monopolista, Elsevier, który ma ponad 2460 tytułów naukowych. Czasopismo to zostało założone w 1954 roku przez CIA, a dokładnie jednego z dyrektorów CIA, księcia Filipa, męża królowej Beatrice. Wcześniej ten pan był dyrektorem, jednym z dyrektorów CIA, a jeszcze wcześniej pułkownikiem elitarnej jednostki SS w Niemczech. Czasopismo to ma monopol na większość prac naukowych ukazujących się na świecie. Innymi słowy, do tak zwanych medycznie uzasadnionych prac, czy wprowadzanych do procedur, zaliczamy te, które ukazały się w takim właśnie wydawnictwie. Natomiast jeżeli coś się ukazało w jakimś innym wydawnictwie, nieznanym albo mniej wartościowym, to już to nie jest praca naukowa i już nie ma sensu powoływać się na nią, bo ministerstwo tego nie zaklepało do procedur, a jeżeli nie zaklepało do procedur, to znaczy, że NSZ nie będzie płacił za to.
Tak jest na przykład z witaminą D, o której wszyscy wiemy, że pomaga w uzyskaniu właściwej odporności, ale w Polsce nadal nie jest opłacana przez NFZ. To jest pierwsza rzecz. Wracając do tej pracy, czy tej ustawy, której nie ma, pana Hamankiewicza. Proszę zauważyć schizofrenię myślową tych ludzi. Pan Hamankiewicz, zresztą tak jak pan Radziwiłł, był zaangażowany przez długi okres czasu w walkę z homeopatią. Co to jest homeopatia? Homeopatia jest to filozofia medyczna, która polega na tym, że mała dawka jakiejś trucizny da odporność czy wyleczy chorobę. No dobrze, a co to jest szczepionka? No to jest dokładnie to samo. Mała dawka wirusa czy bakterii uodporni, czyli wyleczy jakąś tam chorobę, które by mogło wywołać ta bakteria, gdy była w większej ilości. Czyli innymi słowy, filozofia medyczna zarówno homeopatii, jak i wakcynologii jest ta sama. To dlaczego zwalcza się homeopatię, a nie zwalcza się wakcynologii? Mało tego. Wakcynologia generalnie jest sprzeczna z nauką, jaką jest toksykologia. Dlatego, że toksykolodzy w czasie wieloletnich prac, ponad 150-letnich, udowodnili, jakie dawki, jakiej trucizny są dopuszczalne, a jakie nie. Wszyscy wiedzą, którzy kończyli, chociażby liznęli studia medyczne, że lek oblicza się na masę ciała. Czyli małe dziecko dostaje mniejszą dawkę, większe, cięższe, większą dawkę. Jak ktoś nawet nie kończył medycyny, to wie doskonale, że jak osoba mniejsza wypije kieliszek, to mu się nic nie stanie, a jak wypije pół litra, to leży na ziemi i następnego dnia nie może chodzić z powodu bólu głowy. Czyli innymi słowy, zawsze każda trucizna musi mieć dawkę w stosunku do masy ciała. Z wyjątkiem szczepionek. Pomimo, że badania toksykologów udowodniły, że aluminium może być podawane co najwyżej w 1-2 mg na kilogram masy ciała, to namawia się kobiety do szczepienia przeciwko grypie, gdzie dawka jest 50 tysięcy razy większa niż dopuszczalna w wodzie pitnej. I oni nie widzą w tym nic złego. Dziecko po urodzeniu dostaje dwie szczepionki, WZW i gruźlicę. Jednej i drugiej dawka aluminium jest wielokrotnie większa niż dopuszczalna dla takiego dziecka. Małogłowie, które w Brazylii powstało rzekomo z powodu wirusa Zika, było spowodowane zastosowaniem szczepionki właśnie kobietom w ciąży, mimo że producent wyraźnie podawał, że nie wolno podawać tej szczepionki dzieciom poniżej 4 roku życia. Jakiś urzędnik ministerstwa wziął na tyle w łapę, że dopuścił ją do stosowania u kobiet w ciąży. Problem, który wynikł, był jednoznaczny. W Ameryce rodzi się około 2000 dzieci z małogłowiem. I ani Senat, ani prezydent Stanów Zjednoczonych nie próbują tego zwalczać i obniżyć tej wielkości. Natomiast 17 czy 18 przypadków małogłowia w dalekiej Brazylii spowodowało, że Senat wydał ponad milion dolarów na badania rzekomej szczepionki. Dlaczego nagle Stany Zjednoczone zainteresowały się małogłowiem w Brazylii? Nikt nie umie odpowiedzieć, ale szczepionka ta ma patent Pentagonu. I to wyjaśniałoby sprawę, bo Pentagon podlega bezpośrednio pod City of London Corporation. Czyli mamy sytuację taką. Rzekomo jakaś komisja w Polsce, rzekomo prowadzona przez ekspertów, wydała oświadczenie o stosowaniu szczepionek i ich dobrostanie na podstawie rzekomo istniejącego piśmiennictwa naukowego. A nic takiego nie możemy znaleźć, bo pod raportem tym, podpisaną przez panią Stankiewicz, nie ma ani jednego przykładu piśmiennictwa naukowego. Czyli podwójne oszukiwanie, czyli przestępstwo przeciwko dokumentom, bo polskie prawo jest jednoznaczne i każe od 3 do 5 lat osoby, które fałszują dokumenty.
ustawa czy uchwała Rady na pewno jest dokumentem i na pewno jest sfałszowana. Jaki mamy problem z tą uchwałą i z tymi rzekomymi korzyściami wynikającymi ze szczepień? Przytoczę tylko kilka przykładów, bo po prostu szkoda czasu na to. Otóż jak najbardziej oficjalne czasopisma podały, że szczepionka przeciwko HPV, która jest, mniej więcej jest stosowana od 10 lat, spowodowała już 22 tysiące ciężkich powikłań w samych Stanach Zjednoczonych. Spowodowała ileś zgonów. A w Polsce o tym się nie mówi. Naczelna Izba Lekarska, której obowiązkiem jest informowanie lekarzy, czyli swoich członków o tego rodzaju zdarzeniach i posiada na to środki, czyli biuletyny medyczne, zaprzestała publikacji jakichkolwiek negatywnych informacji na temat szczepionek. Jeszcze w 1994-1995 roku moje pierwsze artykuły, że szczepionki są co najmniej dyskusyjnym problemem, zostały opublikowane, a obecnie już nie wolno. Czyli wraz z rozwojem medycyny rockefellerowskiej zabrania się publikacji artykułów czy prac, które by wskazywały, że niektóre leki są toksyczne i działają odwrotnie niż to by wynikało z ich ulotek reklamowych. Oczywiście z wyjątkiem szczepionek, bo firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki, na przykład GlaxoSmithKline, zaznaczają w swoich ulotkach, że szczepionka może powodować autyzm, a pan Hamankiewicz o tym nie wie. A jest 1271-stronicowy raport tejże firmy, że szczepionka MMR powodować może autyzm. To dlaczego o tym się nie informuje lekarzy w Polsce? Nie jest to jedyny przykład. Dwa lata temu Sąd Najwyższy w Niemczech po dwuletnim czy trzyletnim procesie wydał postanowienie, że wakcynolodzy nie udowodnili istnienia wirusa odry. No to moje proste pytanie brzmi, dlaczego uzasadnienie tego wyroku nie znalazło się w polskich biuletynach medycznych? Przez 3 lata wszystkie firmy farmaceutyczne, łącznie z słynnym Instytutem Kocha, nie mogły przedstawić żadnej pracy albo odmówiły przedstawiania prac, które by udowodniały, że wirus odry rzeczywiście istnieje. To co oni sprzedają w tych szczepionkach? Co się tam naprawdę znajduje? Jeżeli badania włoskie wykazały, że tam jest cała masa metali ciężkich, nanocząsteczek. A w Polsce Państwowy Zakład Higieny, który ma rzekomo oddział kontroli szczepionek, żadnej takiej pracy nie opublikował. To co oni badają? Na jakim poziomie? Już nie mówię o tym skandalicznym zachowaniu pani Buchholz, która zaprzeczała istnieniu rtęci w szczepionkach, a na jej stronie internetowej informacja się znajdowała, w jakich szczepionkach nadal znajduje się rtęć. Generalnie powoływanie ekspertów, którzy ani nie mają żadnego doświadczenia, ani żadnych własnych prac, jest fikcją literacką, która ma być fałszywą flagą zamazującą właściwy obraz skażenia. Na przykład DIPR-T zawiera jeszcze, czy zawierała 50 mikrogramów rtęci na dawkę. 50 mikrogramów rtęci na dawkę, którą chcą podawać kobietom w ciąży. To jest 50 tysięcy razy więcej niż dopuszczalna wartość rtęci w wodzie pitnej. I nikomu to nie przeszkadza w Polsce. Kolejny akapit z tego raportu, czyli fałszywego dokumentu. Szczepionki są najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dzięki nim zlikwidowano jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych, ospę prawdziwą. No naprawdę trudno tutaj zachować powagę, bo jeżeli ktoś z dyplomem lekarza opowiada takie brednie i to na piśmie, jako dokument Naczelnej Rady Lekarskiej, to jaki jest poziom tej rady? Każdy, jako trochę rozwinięty tylko naukowiec, może sprawdzić, że nigdy szczepienia nie zlikwidowały ospy. Wręcz przeciwnie. Na całym świecie
było szczepionych około 10% ludzi przeciwko ospie. I ospa wygasła. 90% ludzi na świecie nie było nigdy szczepionych przeciwko ospie. To jak mogą twierdzić obecnie, że trzeba zaszczepić aż 95%, żeby przerwać łańcuch epidemiologiczny? Mamy dokładne dane. Na przykład dżuma przyszła rzekomo według danych encyklopedycznych i powtarzanych czy powielanych w podręcznikach chorób zakaźnych czy epidemiologii. Przyszła po raz pierwszy na Krym w 1346 roku. Dopiero po roku zjawiła się na Sycylii i po następnym roku do Rzymu dotarła. Transport, czyli czas podróży z Krymu do Sycylii w ówczesnych czasach to były tylko 2 tygodnie. Dlaczego więc dżuma, taka ostra choroba, potrzebowała aż roku, żeby dotrzeć do Sycylii? Z Krymu, chcąc wypłynąć na Morze Śródziemne, trzeba przepłynąć przez Bosfor i Dardanele, czyli dopłynąć do Konstantynopola. Ówczesne statki nie posiadały takich możliwości prowadzenia zapasów czystej wody i na ogół taki statek zawijał do każdego napotkanego portu właśnie po czystą wodę. W Konstantynopolu nie było dżumy. Potem Ateny. Także nie było żadnej dżumy. Proszę zauważyć, że dżuma wybuchła we Włoszech i we Francji. Natomiast w 1346 roku był tak zwany Uczta Uwierzynka, czyli Zjazd Krakowski. Przybyło ponad 500 wielmożów z całego świata, między innymi król Cypru, czyli państwa, którego podróż z Cypru do Polski przecinała szlak epidemiologiczny dżumy. Nikt w Polsce nie zachorował. Jakoś nie dziwi to tak zwanych epidemiologów, dlaczego w krajach bałkańskich dżuma nie wybuchła, a wybuchła w krajach romańskich. Przecież to jest sprzeczne z zdrowymi zasadami nauki epidemiologicznej. Rzekomo ta dżuma na Krym przywędrowała z Chin. No to jest parę tysięcy kilometrów. Po drodze jest sułtanat Fergany, Buchary, Samarkandy. Nikt tam nie chorował. Do dzisiaj nie wiadomo, z jakiego miasta rzekomo miałaby ta dżuma przejść. Czyli tak, z Chin dżuma karawaną, bo tam samolotów jeszcze nie było, samochodów też nie było i kolei też nie było. Więc przez parę miesięcy wędrówki z Chin na Krym, przechodząc przez te liczne, bogate sułtanaty, i nikt nie zachorował. Natomiast nagle wybuchła na Sycylii. Najciekawsze jest to, że te opisy znamy tylko z XIX-wiecznych wypowiedzi. Dlatego, że na całych Bałkanach, w Polsce, nikt dżumy nie obserwował. To samo jest z ospą. Największa epidemia ospy wybuchła w Anglii w 1870 roku po wprowadzeniu przymusu szczepień. Przymus szczepień był tak duży, że karano matki, które nie szczepią, 1 funtem, co wówczas było bardzo dużą kwotą, albo więzieniem. Jak zaaresztowano w mieście Leicester 10 kobiet, no to chłopy, które w ten czas jeszcze były chłopami, wzięły, co tam miały pod ręką, poszły do ratusza na posiedzenie rady i radni momentalnie zrozumieli, o co chodzi, i wycofali się z przymusu szczepień. Po latach okazało się, że właśnie w tym okręgu epidemia się nie rozwinęła. Czyli rozwinęła się w tych okręgach, które wprowadzono przymus szczepień, a nie w okolicy miasta, którego zakazano szczepień. Nie było przymusu. Szczepiono tylko 1% populacji. Największe zniszczenia szczepienia powodowały w krajach, które były najbardziej państwowotwórcze, czyli w Japonii i Niemczech, to znaczy Cesarstwie Pruskim. W Cesarstwie Pruskim są na to dokumenty, są na to książki, można to znaleźć na przykład w moich artykułach,
kopię takich książek. Epidemia śmierci po szczepienia, 36 tysięcy ludzi zmarło w samym rejonie Hamburga. Epidemia po szczepieniu przeciwko błonicy w 1942-1943 roku zmarło prawie 243 tysiące dzieci w Niemczech, czyli więcej niż Niemcy stracili pod Stalingradem. I jakoś dziwnym trafem te informacje nie mogą się znaleźć w podręcznikach ani biuletynach lekarskich, natomiast opowiada się bajki przez takich ludzi jak pan Hamankiewicz, że szczepionka przeciwko ospie zlikwidowała tą chorobę. Ostatnie przypadki zachorowania na odrę w Stanach Zjednoczonych mieliśmy w 1926 roku. A pomimo to przez następne 50 ponad lat nadal się szczepiło przeciwko odrze. Przypadki, które były w Indiach w latach 2005-2010, to było około 200-220 przypadków rocznie. Dopiero jak WHO i Bill Gates zaczęli szczepić masowo dzieci przeciwko polio, to zachorowało 61 700 dzieci. I znowuż, jak rodzice chwycili za broń, a tam pozwolenie na broń można mieć od razu, i zastrzelili 8 takich szczepionkowców, to epidemia wygasła. Nie jest to nic nowego, że właśnie szczepionki powodują epidemię, bo taką epidemię mieliśmy na Ukrainie, gdzie wojska amerykańskie szczepiły dzieci. Taką samą mieliśmy w Syrii, epidemię polio, gdzie wojska amerykańskie szczepiły dzieci. Taką samą epidemię mieliśmy w 1919-20 roku na Filipinach, gdzie wojska amerykańskie szczepiły ludność. W ciągu pierwszego roku szczepień zmarło 57 tysięcy, w ciągu drugiego roku 87 tysięcy ludzi po szczepieniach. O tym się jakoś dziwnie nie mówi. Może dodam jeszcze takie dwa fakty. W Polsce cały czas użyteczni idioci powtarzają te bzdury, że epidemia była po tak zwanej hiszpańskiej grypie, która w 1918-19 roku wybuchła. A nie podaje się, że epidemia ta wybuchła wśród szczepionych żołnierzy armii amerykańskiej, których wysyłano na front I wojny światowej. Kropkę nad i stawiają ostatnie doniesienia dotyczące zmniejszenia czy spadku zachorowań na malarię. Jak Państwu wiadomo, do dnia dzisiejszego nie opracowano na całe szczęście żadnej szczepionki przeciwko malarii. I tylko w okresie, to jest raport Światowej Organizacji Zdrowia, czyli znowuż nie mój, tylko jak najbardziej urzędowy, to co wierzą wakcynolodzy. Z grudnia 2016 roku o 21% spadku zachorowań na malarię tylko pomiędzy 2010 a 2015. Śmiertelność natomiast w ciągu tych 5 lat zmniejszyła się w Afryce aż o 31%. Jeszcze raz powtarzam, żadnej szczepionki przeciwko malarii nie ma, a spadek w ciągu 5 lat o 30 ponad%. Natomiast badania rozleglejsze, czyli od 2000 roku, udowadniają, że liczba zgonów na całym świecie z powodu malarii spadła o 50%. Szczególnie dotyczy to dzieci do 5 roku życia. No to jak to jest? Nie ma szczepionki, nie ma wydatków, a choroba spada. I to o połowę w ciągu niecałych 10 lat. Gdybyśmy przestali szczepić bezmyślnie populację jak leci, czyli przestali traktować ludzi jako bydło, że wszyscy to samo i tak samo, to byśmy w większości chorób zakaźnych już nie mieli. Mamy na to dowody wprost. Komisja Królewska w Anglii udowodniła, że jak zniesiono przymus szczepień i szczepiono tylko około 2-5% ludności, to zachorowalność na choroby zakaźne spadła drastycznie. Największym problemem była brudna woda i mycie rąk. Proszę zauważyć, że te bzdury, które się powtarza u nas cały czas o rzekomym lekarzu Edwardzie Jenner, są tylko fikcją wyssaną z palca, dlatego że pan Jenner nigdy nie był lekarzem, żadnych studiów medycznych nie kończył. Był zwykłym
Balwierzem, sprzedawał takie leki jak maści z miażdżonych ślimaków, łajna końskiego i tak dalej. I tym leczono w tym czasie zmiany chorobowe. Proszę pamiętać, że rozpoznanie ospy wcale nie jest takie proste. W tych czasach, to znaczy mam na myśli XIX wiek, ospa, kiła wrodzona i tak dalej były tak samo traktowane. O tym, że rozpoznanie ospy jest trudne, najlepiej świadczy epidemia ospy w Wrocławiu w 1964 roku, kiedy to agent informacji wojskowej przywiózł do Polski ospę i nikt nie umiał w szpitalu wojskowym rozpoznać tej ospy przez kilka miesięcy. Leczono tych biednych ludzi chorych na nowotwory, podając cytostatyki i oczywiście uśmiercając ich. Czyli jeszcze 150 lat po Jennerze lekarze nie umieli w Polsce rozpoznać ospy. No to jak można mówić, że choroba, którą w cudzysłowie w gazetach nazwano ospą, została zlikwidowana przez szczepienia? Przykład mamy właśnie Wrocławia. W tym czasie na ospę w Polsce było szczepionych 99% społeczeństwa. Według tych samych wakcynologów wystarczy zaszczepić 90-95% i łańcuch zostaje przerwany. Było zaszczepionych 99%, a epidemia ospy wybuchła. Ponownie zaszczepiono 8 milionów ludzi. Dlaczego? Czyżby pierwsza szczepionka była zła? No to należałoby podciągnąć do odpowiedzialności producenta. A jeżeli nie, to dlaczego musiano wydać wiele milionów z kasy społecznej na drugą szczepionkę? I macie Państwo prosty przykład, nie tak dawny, z polskiego podwórka i pan Hamankiewicz o tym nie wie. Czyli mamy prosty przykład tego, co było dawniej. Aparatczyk jakiegokolwiek urzędu nie musi znać merytorycznej wiedzy. Wystarczy, że ma stanowisko, które pozwala mu wydawać bzdurne decyzje. W raporcie tym, czyli tej uchwale Naczelnej Izby Lekarskiej, znajduje się twierdzenie, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami medycznymi. No jest to tak absurdalna głupota, że trudno nawet podchodzić do tego merytorycznie. Jeżeli w ulotce stoi wyraźnie napisane, że nie przebadano dla kobiet w ciąży, że nie przebadano efektu mutagennego, że nie przebadano efektu rakotwórczego, to jak można mówić, że to było badane? O tym, że szczepionki wcale nie są badane pod kątem wtórnych uszkodzeń czy korzyści dla potencjalnego pacjenta, świadczy bezpośrednio system produkcji. Konkretnie. Teraz znowuż mamy doradców amerykańskich w Polsce, których przyjechali 2 lata temu i widzimy i od razu ich działalność. Zmieniają się właśnie postępowania Naczelnej Izby Lekarskiej, która karci sanepidy za brak wyszczepialności. Zmieniają się podejścia czy nowe metody postępowania w szczepionce przeciwko grypie. A jak to wygląda w praktyce? Na początku roku paru ludzi z Centrum Chorób Zakaźnych z Atlanty wyjeżdża na wycieczkę do Azji. Tam usiłują znaleźć jakiegoś wirusa. No i po kilku tygodniach wracają do Atlanty i zaczyna się badanie, który z tych wirusów może być przyczyną epidemii. Czyli typowe losowanie. Wytypują jakiegoś jednego czy dwa wirusy i wprowadzają je do produkcji. Produkcja trwa kilka miesięcy, a jest ona prowadzona na jajach kurzych, co powoduje, o tym wiadomo już od lat 1920, że powoduje liczne mutacje tego wirusa. Półroczna produkcja do tych mutacji może być skokogodna. Potem jest to rozpowszechniane najpierw w Ameryce i krajach anglosaskich i po następnych kilku miesiącach przyjeżdża do krajów europejskich. Jaki wirus się znajduje tak naprawdę w szczepionce, to już nikt tego nie wie, bo jak już mówiłem, Państwowy Zakład Higieny takich badań nie prowadzi, przynajmniej nie publikuje. Poziom zresztą naukowy jest tego zerowy, dlatego że pomimo istnienia od powiedzmy tych 30 prawie lat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, na podobieństwo amerykańskiego Narodowego Instytutu,
Problem polega w tym, że w Polsce zawsze było 5 narodowości co najmniej, a nie jedna, więc nie wiadomo, którą narodowość ten instytut reprezentuje. Ale problem polega na tym, że takich badań się nie przedstawia i na stronie internetowej na przykład grypy możemy znaleźć informacje. Zachorowania na grypę, podejrzenia zachorowań na choroby dróg oddechowych. Czyli nie umieją rozdzielić nie tylko zachorowania od podejrzenia, ale nawet zachorowania wirusowego od zachorowania bakteryjnego. Czyli to są liczby z sufitu. Ale to lepiej brzmi, bo jakby było na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku, gdzie szacowano, że będzie ponad 100 tysięcy zachorowań na grypę, a naprawdę było 256, a z tego zgonów było 18. Na 320 milionów ludzi 18 osób w Stanach zmarło na grypę. No to biorąc porównawczo te same dane do Polski, Polska jest krajem 8-krotnie mniejszym, to w Polsce były 2 zgony na grypę. No Matko Boska. Przecież w czasie seksu umiera w Polsce więcej ludzi, bo około 200, bo starsi panowie na młodych paniach no po prostu zbytnio emocjonalnie podchodzą, dostają wylewu albo zawału. I nie słyszałem, żeby jakakolwiek komisja Naczelnej Izby Lekarskiej czy Ministerstwa Zdrowia zabraniała seksu powyżej któregoś tam roku życia. A tutaj 2 przypadki zgonów i się robi całą kampanię i się wydaje wiele milionów złotych na szczepionkę, która nie służy do niczego, nikomu, bo jak już podawałem wielokrotnie, wystarczy brać około 4-5 gramów węgla medycznego, który można spokojnie uzyskać z paleniska z kominka, co 5 godzin, aż kubka będzie czarna i potem jeszcze 2 razy i grypa mija, czy te objawy mijają już po dobie 36 godzinach. Zamiast kilkutysięczny. Mamy liczne wpisy internautów, którzy twierdzą, że mój mąż się zaszczepił i tak zachorował jak nigdy w życiu. O mało się nie przekręcił na drugą stronę. Tak wygląda sprawa szczepień przeciwko grypie. Zresztą tak na marginesie, to Polska jest jednak mimo wszystko bardziej rozwiniętym krajem intelektualnie niż Stany Zjednoczone, bo w Stanach Zjednoczonych prawie 6% lekarzy czy personelu medycznego się szczepi, a w Polsce generalnie tylko około 3% mamy idiotów. Także to o czym świadczy. Innymi słowy, szczepionka przeciwko grypie po 9 miesiącach od chwili rozpoznania zawiera zupełnie innego wirusa i jak podały to badania Cochrane Database, wartość jest jej taka jak mycia rąk. No jest chyba oczywistym dla każdego, że szczepienie się nie zwalnia od mycia rąk. Wręcz przeciwnie, myć się musimy nadal. Nie zanotowano jeszcze nigdy żadnego powikłania po myciu rąk. Natomiast po szczepieniach w samej Skandynawii i Anglii zanotowano kilkaset przypadków neuroplazji, czyli uszkodzenia centralnego układu nerwowego objawiającego się nagłym zaśnięciem. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, szczególnie dla osób kierujących samochodami, bo może w tym czasie uderzyć w jakiś tam przystanek i zamordować ludzi stojących na tym przystanku. Producent GlaxoSmithKline przyznaje, że szczepionka mRNA może powodować autyzm. No to jeżeli to przyznaje producent, a było to przed chyba 20 laty już, to dlaczego pracownicy Naczelnej Izby Lekarskiej o tym nie wiedzą? Proszę zauważyć, jak daleko są instytucja ta została powołana do otumaniania ludzi. Szwajcaria, która nie posiada Ministerstwa Zdrowia, zakazała stosowania mammografii w swoim kraju. Uważając, że mammografia przynosi więcej złego niż dobrego. A w Polsce nadal pieniądze podatnika wydaje się na to, żeby uszkadzać więcej kobiet i obcinać im biusty. No gdzie tu sens, gdzie logika? W czasie obrad Okrągłego Stołu
Wielokrotnie występowaliśmy z postulatami o likwidacji Ministerstwa Zdrowia, dlatego że nie ma żadnej potrzeby trzymania takiej kupy darmozjadów tylko po to, żeby byli. Miała się tym zająć towarzystwa naukowe, w sensie naukowym, a główny inspektor sanitarny w sensie higienicznym. Po 90 roku okazało się zupełnie inaczej. Towarzystwa naukowe przestały istnieć, bo zlikwidowano ich czasopisma medyczne, natomiast główny inspektor sanitarny zajął się handlem szczepionkami. I najważniejsze, ani NIK, ani główny inspektor sanitarny, ani Naczelna Izba Lekarska nie zwraca uwagi na pojawienie się nowej choroby, znowu spowodowanej działalnością człowieka, czyli Morgalens, czyli tym, co powoduje sypanie tych nieoznakowanych samolotów na naszym niebie. Proszę zauważyć, że już przed wieloma laty stwierdzono jednoznacznie, że po takich wyjątkowo silonych osypywaniu wzrasta liczba chorych górnych dróg oddechowych. Czyli coś, co osoba niekompetentna można uznać za przejawy grypy czy grypopodobnych chorób. Kaszel, osłabienie, męczliwość i tak dalej. To wszystko jest opisane w jak najbardziej naukowych czasopismach typu na przykład Lancet. A w Polsce to jest nadal nieznane. Nadal ministerstwa jedno, drugie czy trzecie twierdzi, że czegoś takiego nie ma. Proszę zauważyć, że od 2009 roku te latające w kształcie litery X samoloty są bardzo często na naszym niebie. Nieraz 6 jednocześnie w całej Polsce. Jak podali to ludzie, związane to jest głównie loty te są głównie nad dużymi aglomeracjami miejskimi. Ci, którzy byli w Bieszczadach, twierdzą, że tam się prawie tego nie spotyka. Czyli chodzi o depopulację. A zamiast tego wymyślono projekt szczepień przeciwko grypie, no bo kaszlesz przez wiele miesięcy, nie dlatego, że zostałeś otruty tym, co ci rzucają z nieba, tylko że się nie szczepiłeś przeciwko grypie i wirus cię zaatakował. W ten sprytny sposób chcą upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Z jednej strony wzrost szczepionek i sprzedaży szczepionek, z drugiej strony zamazanie sprawy uszkadzania ludności przez sypywanie na ich głowy rozmaitego rodzaju zanieczyszczeń.